Witajcie! Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka maniakalnych wideorecenzji. Bohaterem dzisiejszego wydania jest model T430U, reprezentant biznesowej serii ThinkPad T-Film Lenovo. Oparta o solidny szkielet ze stopu aluminium konstrukcja mierzy 21 mm grubości, a dzięki zastosowaniu pokrycia tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym, projektantom udało się zbić wagę do niespełna 2 kg. Obudowa została znakomicie spasowana. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra jakość wykonania. Klapa wspiera się na dwóch solidnych zawiasach, pozwalających na precyzyjne i stopniowe odchylenie ekranu aż do granicy 180 stopni. Sprzęt wyposażony w zestaw podstawowych portów, a ich rozmieszczenie jest przemyślane i sprawdza się w codziennej pracy z laptopem. Warto też zauważyć, że producent w spodniej części komputera zastosował ciekawy mechanizm, który w łatwy sposób pozwala na zdjęcie osłony dolnego panelu. Tym samym uzyskać możemy wygodny dostęp do takich komponentów jak dysk, układ chłodzący czy akumulator. Ten ostatni, maksymalnie obciążony, pozwala na niespełna 2 godziny pracy na jednym ładowaniu. T430U wyposażony został w ekran o przekątnej 14 cali. Pokryta matową powłoką matryca TN cechuje się przeciętnymi kątami widzenia i stosunkowo niską jasnością, zwłaszcza przy zasilaniu bateryjnym. Godna pochwały jest za to rewelacyjna klawiatura typu wyspowego. Klawisze są profilowane, zaokrąglone i lekko chropowate. Cechują się głębokim skokiem z dobrze ustawionym poziomem oporu. Do tego dochodzi wygodny gładzik oferujący wsparcie dla multidotyku oraz charakterystyczny dla ThinkPadów TrackPoint, czyli specjalny manipulator w postaci czerwonego grzybka pozwalającego na szybką i precyzyjną nawigację po dokumentach i stronach internetowych. W kontekście wydajności ThinkPad T430U to solidny sprzęt. Zbudowany w oparciu o jeden z procesorów najnowszej generacji i oferujący dwa układy graficzne, sprawdzi się nie tylko w zadaniach biurowych, ale również jako maszyna do okazjonalnego grania. Do tego dochodzi sensowny zestaw modułów komunikacyjnych z GPS-em i modemem 3G na czele. Wysoka wydajność biznesowego notebooka Lenovo ma swoją cenę. Projektantom nie udało się stworzyć skutecznego systemu rozpraszającego ciepło, w efekcie czego komputer ma tendencję do nagrzewania się. Podsumowując, Lenovo ThinkPad T430U to solidny i funkcjonalny komputer mobilny. Matowa matryca, wbudowany modem 3G i świetna klawiatura to tylko niektóre zalety tej maszyny. Decydując się na zakup, warto jednak przemyśleć kwestie kluczowych podzespołów. Większy dysk typu SSD pozwoli na zwiększenie wydajności niektórych aplikacji, a wymiana procesora na nieco wolniejszy model z serii i5 powinna do pewnego stopnia rozwiązać problem wysokich temperatur panujących wewnątrz obudowy. Naszym zdaniem, ultrabook zasługuje na Waszą uwagę, dlatego też dostał maniakalne wyróżnienie.